Myślę, że treningował bardzo dobrze. Warunki są perfekcyjne, mimo tego, że w pierwszy dzień pogoda była deszczowa, to teraz już elegancka, ale jeżeli chodzi o to, co możemy robić na treningach, no to warunki są na najwyższym poziomie, także nic, tylko pracować i działać. Dzisiaj na czym będziemy ćwiczyć? Dzisiaj obrona pola karnego, działania indywidualne, jak zwykle na każdym treningu, troszkę wstawki stałych fragmentów. No, generalnie dużo detali, ale nie zdradzamy. A czym taka obrona niska się charakteryzuje? No to są insiderska wiedza, także nie możemy sobie tego przedstawić szerszej publiczności, bo wszyscy są czujni. Mówisz tak. Ja teraz mam nowe wejście. Tak. Trenerze, jestem z pierwszy 11? Już tu RS. Si. Premiera skład. To Karlosi, gratulacje. Dzięki. In some moments, why? Because we want to create for you harder environment and we want to create for you situation when number 8 need to read the moment, when to press, which player they need to press. Remember, there's not always that kind of situation that you will press the closest player, because if we press like that, number 9 close the player here, number 10 press here, he follow the press, so he don't have time to ideal close the middle, then even that number 8 need to be ready to go here to press that player. And number 9, Zvolak and Max, remember, you are not marking, you need to read too, because maybe he will press number 10 like that, and then you can be like that, you don't need to shuffle so strong, because he closed that line pass, so I don't need to shuffle too much. Be ready, be concentrate, 60-65 minutes of training, but we need to read, anticipate and defending in zone. Zone, zone, zone. Latający Holender? Tak, nie? Tak, tylko że on już 16 metra. Zvolak, powiedz mi, myślisz, że Kasper się odkręcił po wczorajszym treningu, czy jeszcze się nie odkręcił? Powiedz mi. Nie, przede wszystkim trener Kacper robi wszystko, żebyśmy my dziewiątki czuły się pewne na boisku, na treningach, więc to jak najbardziej było ćwiczenie pode mnie. Jakby chciał, to by mi zabrał piłkę, ale fajnie było, że pozwolił mi skończyć tą akcję. A jak skuteczność na treningu? Bo to dla dziewiątki najważniejsze. No, wydaje mi się, że jest okej. Okay. Na ten moment wiadomo, że finalizacja u dziewiątek to jest rzecz priorytetowa. Mamy strzelać bramki, za to jesteśmy odpowiedzialni. Tego się od nas oczekuje. Na ten moment wygląda to dobrze. Trenujemy te elementy i oby to się przełożyło na ligę. A czujesz, że forma rośnie po tych 2 tygodniach przygotowań? Myślę, że tak, ale ta forma najlepiej jak przyjdzie na ligę. Nie ma co się teraz wystrzelać.
Wiadomo, fajnie będzie wykorzystać coś w sparingach, ale mówię, ta docelowa forma chciałbym, żeby przyszła na nasze pierwsze mecze ligowe. Jutro pierwszy sparing, okazja do strzelania pierwszych bramek w tym roku. No jak się z tym czujesz? No fajnie, fajnie. Wiadomo, że człowiek czeka na mecze, na mecze kontrolne. Po to trenujemy, żeby na końcu zamknąć to, że tak powiem, grą, czy to wewnętrzną, czy sparingową. Na pewno podejdziemy do tego na maksa, mega profesjonalnie, bo po prostu będziemy chcieli zacząć ten rok 2024 od zwycięstwa. Do vloga. Okay, Matej, the most important question for today is the water in swimming pool was cold or warm? In one warm, in one cold. Okay, jokes on site. You know Jakub Myszor and Kamil Peska very well from Cracovia. Did you ask them about Raku before joining to the club? Yes, of course. I spoke with Kamil a lot. He told me just the best things, and the first impressions are like this. It's really a nice environment, progressive, ambitious, and I'm enjoying it from first day. Okay, and now we are on the talking camp. About the devil. Jesi Kuba. Kuba, powiedz coś ciekawego o Mateju z czasów Krakowi. Ojej, Matej to jest złota postać. Kozak, to jest kozak, właśnie. A co o mnie mówił? Dobre słowo mówisz? W sumie to jeszcze nie. Zapytałem go, ale niewiele. No, jak? Dobre słowa. Only the best. Only tylko, the best. Nie? No. Jakaś ciekawa historia? We dwójkę z Matejem, jakaś ciekawa historia? Na treningach się często przekomarzaliśmy. Bo on obrońca, ja pomocnik to zawsze. Ice cream on him. Kto wygrywał pojedynki? No ja! Nie no, różnie, nie no, Matej bardzo dobry obrońca. Go. Bro. Jeden z ciężkich, na którego grałem. Time for sleep. Go. Idę na odprawę. Okay, back to our conversation. We are on the camp. Do you think you are now in good shape or you need a little bit more time? Yeah, of course. It's just the first week in Turkey of the camp and for sure I need still 7 to 10 days to be top, but I'm increasing every day I feel better, and that's important. Okay, tomorrow we will play a first friendly match in this year. Are you excited about making first appearance in Rakov's shirt? Yes, of course, after a long time I will play again, and with a new team, with a new tasks in the game, so I will enjoy. Okay, we are going to the dining room. What is your favorite cuisine? Favorite in Turkey is a lamb. Lamb on every way, in okay. Yogurt, in every way. Okay, we will see what you will take on the plate. Veggies, important. Veggies, okay. Yeah, this is a meal just for video. Usually I eat pizza. This is my station usually. Yeah, and belly is growing, yeah? No, I'm good. Okay, that's all, yeah? Yeah. Okay.